Serdecznie zapraszam Państwa w imieniu Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia na jubileuszową wystawę Krzysztofa Mańczyńskiego. Doskonale wiemy, że jest to artysta bardzo wszechstronny. My jednak tym razem postanowiliśmy pokazać wyłącznie obrazy. Pokazujemy obrazy nawet z większego czasokresu niż tylko 50 lat, ponieważ można tutaj zobaczyć także pracę z okresu studiów, aż po pracę z roku bieżącego. Każdy, kto jest sympatykiem dobrego malarstwa, wirtuozerii kolorystycznej i formalnej ekspresji, na pewno wyjdzie stąd zadowolony. Tematyką obrazów Krzysztofa Mańczyńskiego jest środowisko, które go otacza, oraz ludzie i przyroda, które je wypełniają. Mańczyński od samego początku poświęcił się charakterystyce otaczającej go rzeczywistości. Mamy tutaj bardzo interesujące obrazy z lat 70. i początku lat 80., kiedy Mańczyński działa bardzo aktywnie w grupie M5. W tych pracach szczególnie ciekawie przedstawiają się refleksje artysty na temat stanu wojennego i jakby jego konsekwencji. Kolejne prace z lat 80. skupiają się na ilustrowaniu życia miejskiego. Artysta w bardzo specyficzny i ciekawy sposób pokazuje otaczającą go architekturę i charakteryzuje wypełniające je społeczeństwo. Wystawę otwieramy 14 grudnia w piątek o godzinie 18. Serdecznie Państwa zapraszam.